Zaczynamy mecz z Wolfsburgiem. Gdzie to jest nasz klub docelowy? Oj, za mocno? Za mocno. Nie. Dojdzie do tego. Haha. Oj, 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 oj. Co tu się stało? No i mam z tym oj, że przegrywamy. No. Dlaczego ona znowu schodzi? Ja za wcześniej, bo ona wtedy zeszła prawie przed końcem pierwszej połowy w tamtym meczu. Nie wiem, objaziła się na mnie, że babkę strzeliłam, czy co? Jezu, to będzie babka, no właśnie. Ale wolałabym zostać do końca sezonu w tym. No, trzeba iść zdecydowanie w kontrolę piłki. Nie, nie, no nie. No nie. Nie było spalonego, nie było spalonego, nie było spalonego. No, no nie. Mamy kolejne punkty umiejętności, więc ja sobie pójdę dalej w dribbling. I potem jeszcze trzeba będzie to. Też było do przewidzenia. Ojej. To prawie było do przewidzenia. To też było do przewidzenia. To, że strzelimy bramkę, też było do przewidzenia. Się znowu na nas objaziła, że strzeliliśmy bramkę, to schodzi. Strzeliłabym sobie stąd. No i fajnie, strzeliła mi, co z tego, nic z tego. Ale to już nie było do przewidzenia, dobra? Już klikałam strzał. Już klikałam strzał, no. Już chciałam nadusić to. Na kolejny mecz przegrany. Ale chciałabym zobaczyć w ogóle statystyki naszego zespołu. Jeżeli chodzi o oceny.
Tak, to mamy już na maksa. Otwiera piłki 94, to powinno być teraz o wiele lepiej. Natucja asked me, czy Julii uda się ze swoim kiepskim zespołem wygrać mecz? Zależy, jak bardzo kiepski jest ten zespół. Czasami w piłce nożnej nawet najsłabsza ekipa potrafi zaskoczyć. Ale szczerze mówiąc, jeśli grają na takim poziomie jak twój ulubiony sprzęt audio, to może lepiej ich sprzedać. Daj im $20 i weź coś lepszego w zamian. Tak to działa w moim świecie. Uniknij przegranej, no chyba nie. A, no to fajnie, zaczynamy. No nie! 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 Nie, nie, ja się z tym nie zgadzam. No nie, no po prostu no nie. No nie chciałam, żeby mi podawała teraz. A jak trzeba mi dobrze podać, to nie podają, nie? A jak trzeba mi źle podać, to wtedy mi podają, no bo dlaczego by nie? No, jest! Szkoda, że to nie zaliczy mi jako asysty, ale jest. Jest szansa na pierwsze 3 punkty. Ewentualnie na 1. Dobra, może ja trochę żartowałam, nie? O tych punktach. No gdzie mnie tu? Dobra, ale ja strzelam. Ja chcę. Ale to zwalę teraz. Żartowałam. Cholera jasna, no. Żeby tylko teraz nie stracić, żeby wynieść chociaż ten jeden punkt pierwszy. Wybij to. Może być i tak. Dobra, jest. Mamy pierwszy punkt. Super. Jest postęp. Ojej. I tylko 5 bramek strzelonych. To nie źle, mogło być gorzej zawsze. Ale kto jest aktualnie najlepszym strzelcem? No oczywiście, że my, no bo kto by inny. Nominacja na piłkarkę miesiąca. Może czas pomyśleć o jakimś mocnym zespole. No myślimy cały czas nad tym. No nie. Tylko pytanie jaki teraz? Czy wy widzicie to samo co ja? Ja pierdzielę, przez cały miesiąc zdobyliśmy tylko jeden punkt, nie? co za absurd. Ale to dlatego, że Julia jest królem strzelców! No być może w sumie. Idziemy strzał z daleka. Bo tutaj mi się przyda to. W ogóle ja dzisiaj oglądałam sobie ciekawe filmy na YouTubie i tak sobie siedzę i mówię, dobra, obejrzę sobie jeszcze te dwa, które chcę i się odpalę, nie? Ale patrzę nagle za okno i kuźwa jest szaro, nie? Ja mówię, no nie, i znowu się odpalę jakaś 22, a tu się okazało, że jest przed 20 dopiero. No a my strzelamy bramkę na 1-0. Jest druga!
Co, prowadzimy 2 do 0 i co? Czas przegrać do 5 do 2, nie? Teraz. Jaka porażka to była. Daj. No nie, ale to zrąbałam. Mogłam podejść bliżej, a nie strzelać sobie tak leciutko, tak o. Przepraszam, moja wina. Mój błąd. Ale jesteśmy zawodnikiem miesiąca. A nie było nas w żadnej drużynie tygodnia. Tak mi się teraz skojarzyło. Ale teraz będziemy. No jak teraz nie będziemy, to ja na pewno nie wiem, co ja mam zrobić, żeby być w drużynie tygodnia. Oho. 4-1. Dobra, i mamy 3 punkty pierwsze, więc sobie mamy 4. Po ilu? Nie pamiętam, ile kolejek już było. I się zastanawiam. Wracając się faktycznie zastanawiam, czy chcę tu zostać, czy odejść. Jest w końcu pierwsza drużyna tygodnia, w końcu! W końcu! Się bardziej cieszę z drużyny tygodnia niż z zawodnika miesiąca, nie? Bo to, co, że byliśmy zawodnikiem miesiąca, to jest jakiś absurd. Na sam koniec przydzielę sobie te 3 punkty umiejętności i się zastanawiam, w co dalej iść. Ale chyba... pójdę w wytrzymałość. O, i tak to zrobimy. I zainwestujemy sobie w ten, w drużynę e-sportową, o. Mamy 4 punkty po 5 kolejkach. Czeka nas teraz mecz z Lipskiem. Ale ja się chyba będę zastanawiała nad tym, żeby faktycznie odejść. W zimowym okienku. Ale to jeszcze się zobaczy.